Dziękuję tutaj zespołowi za fajne przyjęcie. I chciałbym od razu zaznaczyć, że mimo że wynik 3-0, to ta porażka mogła być 0-1. Pierwsza bramka w 5 minucie meczu ustawiła tak naprawdę nasz plan działania na kolejną część gry. Staraliśmy się nie dopuszczać do sytuacji strzeleckich drużyny Supry. Natomiast mieli na pewno swoje okazje, żeby wyrównać. Druga połowa, dokonaliśmy dwóch roszad. Zdobyliśmy znowu szybko bramkę na 2-0 i nasz plan na mecz się nie zmienił. Staraliśmy się, mówię, nie dopuszczać do sytuacji strzeleckich, bronić, szukać jeszcze gdzieś okazji do zdobycia gola. I udało się już w 90 chyba drugiej minucie zdobyć trzecią bramkę. Natomiast chciałbym tutaj pochwalić zespół Supry, że w ataku pozycyjnym bardzo dużo nerwów tutaj nas kosztował ten mecz i stwarzali sobie mimo wszystko sytuację, szczególnie w pierwszej połowie, bo w drugiej połowie już może mniej. Natomiast nam te punkty były bardzo potrzebne. Cieszy kolejny mecz, drugi z rzędu na 0 z tyłu, więc to jest budujące. No i gratulacje dla mojego zespołu, że w tak ciężkich warunkach, w sensie temperatura około 30 stopni, zdołaliśmy tutaj z poświęceniem grać i ten mecz zakończyć na naszą korzyść. Dziękuję. Ja może zacznę od gratulacji dla obu drużyn za to, że wybiegali te 90 minut właśnie w tych warunkach, tak jak trener wspomniał. Gratulacje oczywiście dla drużyny Sparty za zwycięstwo. Z mojej strony myślę, że wynik nie do końca odzwierciedlał przebieg tego spotkania. To my gdzieś tam więcej operowaliśmy piłką, stwarzaliśmy sobie sytuację, ale to drużyna Sparty była bardziej konkretna pod bramką przeciwnika i to ona może dzisiaj się cieszyć ze zwycięstwa, a nie my. Przepraszamy naszych kibiców za to, że nie jesteśmy w stanie jeszcze wygrać na własnym terenie. Postaramy się o rehabilitację już w najbliższym spotkaniu za tydzień w Malborku. Dziękuję. Dzięki bardzo. Do widzenia, gratulacje.